W niedzielę w Sokółce odbyły się uroczystości związane z obchodami 94. rocznicy Bitwy Niemańskiej. Po mszy świętej w intencji ojczyzny pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego przybyli przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych, szkół i instytucji. Wydarzenia z 1920 roku miały wielkie znaczenie dla niepodległości Polski. Przypomnieli o tym m.in. burmistrz i starosta sokółski. Zebraliśmy się dzisiaj, aby to ważne dla losów naszej ojczyzny wydarzenie uczcić i oddać hołd tym wszystkim, którzy w bitwie nad Niemnem brali udział. Spotykamy się dzisiaj 94. rocznicę tej bitwy, która wedle historyków trwała 6 dni od 20 września do 26 września 1920 roku, chociaż niektórzy mówią, że trwała do 28, czyli 2 dni dłużej. Które polskie oddziały pod dowództwem marszałka Piłsudskiego zadały decydujący cios sowieckiej armii, dopiero co odzyskana od niepodległość naszej ojczyzny została ocalona. Bitwa nad Niemnem była drugim wielkim sukcesem militarnym Polski po cudzie nad Wisłą w trakcie tej wojny polsko-bolszewickiej. Walki nad Niemnem były niezmiernie ważne z taktycznego i strategicznego punktu widzenia. Doprowadziły do klęski wojsk frontu zachodniego i ostatecznie przypieczętowały zwycięstwo Polski w wojnie. Po przemówieniach odbył się uroczysty apel poległych. Pod pomnikiem kwiaty i wieńce złożyły obecne na uroczystości delegacje. Symbolicznie zakończono również pierwszą sztafetę niepodległości. Jesteśmy zadowoleni, że sztafeta doszła do skutku. Zrobiliśmy ją pierwszy raz i jesteśmy pod wielkim wrażeniem, zwłaszcza młodzieży biorącej udział w tej sztafecie. Ogółem uczestniczyło w niej około 100 osób. Głównie to była młodzież, która przyjechała, harcerze z Wileńskiego Chówca Maryi, nasza sokulska młodzież i dołączyła do nich młodzież z zespołu szkół w Kuźnicy. Będziemy robili wszystko, żeby to nie była tylko jedna sztafeta, tylko coroczna impreza honorująca żołnierzy, którzy polegli na naszych ziemiach podczas bitwy nadniemeńskiej. Na zakończenie w kinie Sokół odbyło się spotkanie z zaproszonymi do Sokółki członkami Stowarzyszenia Miłośników Historii Złabowej. Opowiedzieli oni o historii 1. Pułku Strzelców Podhalańskich oraz zaprezentowali elementy uzbrojenia.